Dzień dobry, dziś naszym gościem Jan Dziekoński i porozmawiamy sobie o tym, dlaczego na rynku nieruchomości podobno jest tak dobrze, jak widzicie na tym wykresie, i 273% więcej wniosków o kredyty mieszkaniowe w lipcu. Przepraszam za ten uśmiech, bo tak sobie myślę, chyba tylko minister Buda nie wiedział, że jego program Bezpieczny i Tani Kredyt będzie programem taniego kredytu na droższe mieszkania po prostu, ale wyjaśnimy tą magię. Natomiast Jana Dziekońskiego chcę wykorzystać i żeby nam opowiedział tak, jak to się dzieje. PKB leci w dół i w ogóle w otoczeniu naszym inne gospodarki Unii też nie najlepiej. Przedsiębiorcy narzekają, handel detaliczny, sprzedaż taka liczona w cenach stałych spada. To znaczy, że na przykład pietruszki sprzedajemy mniej lub też innych dóbr mniej, w niektórych nawet o kilka albo kilkanaście procent w dziedzinach. Inflacja spada, ale już tak mniej spada i też nie wiemy, co się z nią dzieje. Rynki europejskie, no tak bym powiedział, raczej szorują pod nie. Najem, rynek najmu mieszkań u nas kuleje, a tymczasem szał w kredytach mieszkaniowych i w zasadzie można powiedzieć jedyny sektor, który gospodarki rośnie, to rynek mieszkań. Ożywienie czasowe, jak długo, jak będzie trwałe. Jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, to oczywiście subskrybujcie nasz kanał, zmiany w prawie, zmiany w trendach. Tutaj o tym wszystkim mówimy. Sugerujcie nam również, o czym chcecie nowe audycje, a tymczasem Janie, oddaję Ci głos. A na które po kolei pytanie mam odpowiedzieć? Witajcie serdecznie. Cieszę się, że mogę z Wami jeszcze raz... Najpierw odpowiedź. No to jedziemy po kolei. Zacznijmy od przedstawienia tej gospodarki, a do tego wykresu, który pokazałem na początku, wrócimy również na końcu, no bo to musi być jakieś przygotowanie. Jak wygląda nasza kondycja gospodarki w Polsce i powiedzmy też szerzej, bo to w Europie, na świecie, bo to jest powiązane. Gdybyśmy zapytali na przykład pośredników albo deweloperów, jaki jest nastrój, to powiedzą, że jest super, że jest po prostu super rozgrzana koniunktura. Doradcy kredytowi powiedzą, że mieli najlepszy właściwie miesiąc, jeżeli chodzi o liczbę składanych wniosków. Ostatnio tak dobry miesiąc był w marcu zeszłego roku, dlatego że w kwietniu wchodził nam nowy bufor, ryzyko stopy procentowej, tam by tych wniosków kredytowych było jeszcze więcej niż pokazałeś, ale tak naprawdę to były takie wyniki z 2021 roku, kiedy stopy procentowe mieliśmy na zero. O właśnie, to jest ten wykres. W 2021 roku, zobaczcie, ten na szaro, tak ciemno-szaro, mieliśmy rekordową sprzedaż właśnie kredytów mieszkaniowych. Miesiąc w miesiąc tam tłukliśmy po 8 miliardów złotych. No i teraz jest takie badanie INPON, Nieruchomości Online robi takie ankiety pośredników, jak tam panie w gospodarce, jak się sprzedają kawalerki, domy, mieszkania, jak się wynajmują te wszystkie nieruchomości, lokale użytkowe i tak dalej. Jak popatrzycie w tamte wykresy, to widzicie, że w drugim kwartale było tak doskonale, jak w połowie 2021 roku. No, przy okazji tam... ci przerwę, na dowód tego wrzucam również wykres BIK-u, mówiący po prostu realnie o skali kredytów udzielonych. No i widzimy, że to są udzielone te niebieskie słupki, tak. Są udzielone kredyty mieszkaniowe ilościowo. Widzimy, żeśmy się odbili od jakiegoś dna. Wreszcie po 12 miesiącach czy 13 miesiącach właściwie zrównaliśmy się z czerwcem zeszłego roku, no ale spadamy też z ogromnej górki. To tak było tylko gwoli krótkiego przerywnika, żeby pokazać, jak wygląda sytuacja. No i pośrednicy, nic dziwnego, że się ucieszyli, bo było ożywienie na rynku. Pośrednicy i kredytowi, i nieruchomościowi. Tak, no to teraz ja pokażę ten wykres, który właśnie w tym badaniu oni mierzą, pytają, czy jest dobrze, czy jest źle, czy ceny sprzedaż i tak dalej będzie rosła. Jak jest powyżej 50, to jest neutralnie, znaczy jak jest 50, to jest neutralnie, poniżej 50 to jest negatywnie, powyżej 50 to jest pozytywnie. Tak działa też PMI, o którym dzisiaj będziemy mówili. No i zauważcie, że tu wyszło w drugim kwartale, w ostatnim kwartale wyszło, że 60, to jest poziom mniej więcej z drugiego, trzeciego kwartału 2021 roku. No i teraz deweloperzy powiedzą, że jest jeszcze lepiej, no bo sprzedają mieszkania na pęczki, nie zaczynają, ale nie budują, więc to już jakby pojawia nam się takie pytanie.
No i ekonomista, który stanie z boku, popatrzy z jakiejś tam wieży z kości słoniowej, ja mam wykształcenie ekonomiczne, więc ja dzisiaj będę tym ekonomistą, powie, no tak, ale jest parę chyba różnic między dzisiaj, a tym, co było 2 lata temu. 2 lata temu nie mieliśmy wojny za granicą, nie wlatywały nam śmigłowce nad Białowieżę, to już tak z przymrużeniem. Praktycznie nie było, znaczy inflacja była delikatnie powyżej celu, ona dopiero w połowie roku tam wyrastała 4-5%. Stopy procentowe były na poziomie zera, dopiero od październiku zaczęliśmy je podnosić, więc powiedzmy tak, powiedzmy, że od połowy trzeciego kwartału było wiadomo, że coś tam się zacznie dziać, no ale to nie było 7% jak teraz. Rynek najmu cenowo-czynszowo leciał do góry. Właśnie kończyliśmy przysłowiową pandemię, no bo szczepiliśmy się, ograniczenia znikały i tak dalej. To było Eldorado. Więc ja trochę nie rozumiem, jak można powiedzieć, że jest identycznie równie dobrze. I teraz, jeżeli popatrzymy na szerszą gospodarkę, to właściwie jedynym wskaźnikiem, który jest bardzo pozytywny zarówno w Unii Europejskiej, ale z wyjątkami, jak i w Polsce, który trochę powoduje, że wszyscy są super optymistami nadal, albo inaczej, nie są takimi ultrapesymistami, jest to, że nie ma rosnącego jeszcze bezrobocia, podkreślam jeszcze, bo zaraz wyjaśnię dlaczego, i że rosną nam szybko wynagrodzenia. W Polsce ponad 10% rok do roku. I bodajże od zeszłego tam miesiąca taka statystycznie znowu wyliczana realne wynagradzenia wzrosły. Ale tutaj znowu wtrącę, bo po pierwsze te wynagrodzenia, które faktycznie niby wzrosły troszeczkę, to są z tego lepszego sektora przedsiębiorstw, nie wszystkich obejmują, to tak jest liczone. No a druga rzecz, powiedziałeś, dlaczego optymizm? No bo po dołku, który był, tak się trochę poprawia, to zawsze wzrasta optymizm, tak to jest. Tak, no i teraz musimy wyjaśnić sobie, dlaczego ten optymizm... No... Przynajmniej wypadałoby zachować jakąś tam dozę ostrożności. Pierwszym takim bardzo ważnym elementem, którego Kowalski, który sobie mieszka w dużym mieście, pracuje w jakimś tam biurze, może jest informatykiem, on może nie do końca poczuje, mimo że mamy rekordowo niskie bezrobocie, 3% bodajże osób, które chciałyby pracować, aktualnie nie ma pracy, to jest rekordowo niskim poziomem. Podobnie w 2008 roku mieliśmy też lokalny dołek, jeżeli chodzi o poziom bezrobocia, no to nigdy nie jest zaczepione w miejscu. I teraz problem jest taki, że po pierwsze zaczęły nam hamować takie ważne dla gospodarki obszary, znaczy no, produkcja przemysłowa, część handlu, czyli sprzedaż właśnie detaliczna nam zaczęła siadać, to ile kupujemy nie tylko tych tam pietruszek, o których mówiłeś, czy tam ile lejemy paliwa, ale też na przykład ile kupujemy mebli, które trzeba wyprodukować, znowu gdzie, no z reguły w polskiej fabryce. Teraz dla jakby takiej świadomości, większość naszego wzrostu PKB w ostatniej dekadzie czy dwóch, to był przede wszystkim wzrost konsumpcji, dzięki temu, że my się po prostu bogaciliśmy jako naród i zrobiliśmy gigantyczny postęp. Jeżeli teraz sprzedaż detaliczna w tym roku jest niższa niż była w zeszłym roku, to w ujęciu realnym oczywiście, w sensie realnie kupiliśmy mniej pietruszek i tak dalej, w cenach stałych, no to znaczy, że tych rzeczy trzeba mniej wyprodukować. To znaczy, że trzeba mniej na przykład zatrudnić ludzi. I teraz pokażę wskaźnik kolejny, który jest dość istotny, mianowicie to nie są rzeczy, które jakby są oderwane trochę od rzeczywistości, mianowicie one wpływają na nastrój przedsiębiorstw. Jeżeli to, co widzimy tutaj, to jest taki sam wskaźnik mówiący, czy jest dobrze, czy jest źle, który oceniają przedsiębiorstwa produkcyjne. I zobaczmy, że, ja tutaj powiększę, jesteśmy praktycznie od 2021 roku na minusie, że ten wskaźnik nam się, mieliśmy dno w zeszłym roku i ono znowu się pogarsza od kilku miesięcy w tym roku. To jest przetwórstwo przemysłowe, mniej produkuje nam przemysł. Dlaczego? Bo mniej na przykład eksportujemy do Niemiec. Dlaczego? Bo Niemcy tak naprawdę od dwóch kwartałów są w recesji. Jeżeli eksportujemy do Niemiec 30% naszego eksportu, no to oznacza, że jeżeli w Niemczech jest źle, jeżeli tam jest Katar, no to u nas zaczyna być naprawdę kiepsko. No i przy produkcji właśnie na przykład praktycznie poza motoryzacją większość branż po prostu wstrzymuje zatrudnienie albo co więcej może je redukować. Pojedyncze zakłady są zamykane, słyszałem na przykład o zakładzie w Pile, bodajże autobusów, który
gdzieś tam trafia szlak. Ale to jest jakiś tam przykład. Fabryki Veluxa również zamknięto. Ja widzę, że chcesz pokazać to wskaźnik dla w którym jest trochę optymizmu, ale tu też jedna... Ale on też jest na minusie. Jest na minusie, ale zanim ty powiesz, to jeszcze taka jedna moja uwaga. GUS w dziedzinie budownictwo wrzuca wszystkie budownictwo. Wszystkie gałęzie, czyli tych, którzy budują mosty i mieszkania. Jakbyśmy się spojrzeli na tych, co budują mieszkania, to radości aż takiej nie ma. Dokładnie. Analogicznie jesteśmy na minusie w handlu hurtowym, czyli nie jest najlepiej w działalności handlowej. W handlu detalicznym no poprawiło się, ale ciągle jesteśmy też minusowo. I tak naprawdę w różnych branżach praktycznie to samo w na przykład transporcie, który też mówi o tym, jak dużo trzeba transportować na przykład dóbr i usług, ciągle jesteśmy na dużym minusie. Tak naprawdę ten minus za COVID-em w ostatnim czasie to był 2008-2013, czyli okres, kiedy polska gospodarka powoli się rozwijała. Zakwaterowanie, gastronomia, no to jak zapytacie tych, którzy mają na przykład kwatery na wynajem albo hotele nad morzem, no to no słabo jest po prostu, bo to zrobiło się za drogo, a ich koszty wcale nie spadły. Więc jakby nie przedłużając jakby pokazywania tych wszystkich wykresów, nasze różne branże i produkcyjne, i usługowe w Polsce mają słabo. Mają słabo z jednej strony dlatego, że tak jak mówiliśmy, wysoka inflacja powodowała ograniczenia zakupów po prostu konsumentów, mniej pietruszek i tak dalej, mniej wakacji. Osłabienie się koniunktury w innych krajach spowodowało, że to, co my eksportowaliśmy, już tyle nie eksportujemy. No i teraz pytanie, czy to się będzie jakoś gdzieś tam dalej przekładało. No i wiadomo, że póki mamy pracę, póki mamy za co zapłacić sobie ratę kredytu, póki mamy za co kupić sobie jeszcze tą pietruszkę, może mniej, ale jakoś tam ją do tego garnka wsadzimy, to jest dobrze. No i problem jest taki, że to spowolnienie gospodarcze dotyka całej Unii Europejskiej, ponieważ w Unii Europejskiej, podobnie jak w Polsce, poszły do góry stopy procentowe. Przy czym oni się niestety przyzwyczaili do tego, że te stopy procentowe były na zerowym poziomie przez wiele lat. Przez wiele lat ich jakby system finansowy do tego się przyzwyczajał i też system jakby i rynek nieruchomości, jakby budownictwo z tym związane. I podobnie jak w Polsce zostały tam stopy procentowe podniesione, trochę później to zaczęto ten proces realizować, natomiast w przeciwieństwie do Polski, tu wyciągam kolejny z kapelusza wykres, w przeciwieństwie do Polski w krajach, gdzie politykę pieniężną traktuje się na poważnie, gdzie jeżeli inflacja nie wraca do celu, to się w ogóle nawet nie wspomina o obniżaniu stóp procentowych, w strefie euro, w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i w Kanadzie stopy procentowe są nadal podwyższone, mimo że w Stanach Zjednoczonych na przykład inflacja wynosi obecnie 4%. W Stanach była podwyżka jeszcze w zeszłym miesiącu. W strefie euro... Spodziewana jest kolejna nawet. Jest spodziewana kolejna. W Wielkiej Brytanii, ponieważ inflacja zaczęła ponownie rosnąć, ponownie wczoraj była też podwyżka stóp procentowych, tam już jest 5,25 i prawdopodobnie stopy procentowe dojdą do 7%. Więc jakby tam się na poważnie zabrano za podwyższenie stóp procentowych, żeby zwalczyć inflację, bo inflacja na dłuższą metę, pomijając Japonię tutaj na dole, nie wiem, czy ją zauważycie, jest taka na czerwono, ale Japonia jest specyficznym krajem, gdzie przez 20 lat ani wynagrodzenia, ani ceny nieruchomości praktycznie nie rosły. Tam się w ten sposób walczy z inflacją, bo inaczej innej drogi po prostu nie ma. W efekcie, co się dzieje? W efekcie zaczynają hamować ceny nieruchomości lub zaczynają spadać. I tu wyciągam znowu za pazuchy kolejny wykres, bo jeżeli mamy wysokie stopy procentowe, hamujemy zdolność kredytową, mniej się sprzedaje mieszkań, mniej się sprzedaje domów, teraz jeszcze jak do tego doszły aspekty związane z rosnącymi kosztami ogrzewania na przykład, czyli gaz, na przykład podstawowe źródło ogrzewania w Niemczech, to nagle wszyscy, którzy nie mieli nieocieplone domy, stwierdzili, że zaczniemy je sprzedawać. Teraz wam pokażę wykres, jak wyglądały ceny nominalne, to nie żadne tam korygowane o inflację czy inne historie, nominalne ceny w Europie mieszkań na rynku wtórnym. Po lewej stronie mamy te kraje, w których ceny jeszcze rosną. Jest ich łącznie w całej Unii Europejskiej, przepraszam, Europie, bo to nie tylko jest Unia, jest ich 7. Unia Europejska liczy obecnie 27 krajów. W 20 krajach, tych po prawej, w tym Polsce, ale w Polsce to jest tak naprawdę marginalnie dopiero, przynajmniej z danych takich Eurostatu, ceny spadają. I w takich krajach na przykład jak Niemcy spadek cen wyniósł 10%. 10% raptem w rok.
To pokazuje skalę załamania właśnie rynku, na przykład niemieckiego, rynku szwedzkiego, tam też około 10%, Dania 7%, Finlandia 7% i tak dalej. Polska tu jest nieznacznie spadek, bo w Polsce ten proces był opóźniony po pierwsze przez wyższą inflację, po drugie właśnie przez te różne bezpieczne kredyty. Natomiast w Warszawie, jeżeli wyciągniemy dane NBP, no to faktycznie spadek cen nominalny już wyniósł 5% na takim przeciętnym rynku przeciętnych mieszkań. Oczywiście, że... Tutaj, poczekaj, przerwę ci, bo to małe wyjaśnienie dla tych, którzy będą nerwowo słuchali. To były dane do czwartego kwartału 2022 prezentowałeś. Tam nie ma późniejszych danych. Do pierwszego kwartału 23, przepraszam. Do pierwszego kwartału 23, bo tam było napisane 22. I trzeba od razu powiedzieć, żebyście się nie denerwowali. W drugim kwartale 2023, a może nawet już w marcu, widzimy, jeżeli chodzi o rynek mieszkań, ogromne ożywienie zainteresowania mieszkaniami, spowodowane oczywiście bezpiecznym kredytem. I po te mieszkania, po zakupy ruszyli zarówno ci, którzy wiedzieli, że się na ten kredyt nie załapią, jak i ci, którzy liczą, że się załapią, czyli liczyli na ten kredyt, że się załapią lub się po prostu załapią, ale chcieli uprzedzić sytuację i oni już i w kwietniu, i w maju, i w czerwcu podpisywali umowy przedwstępne. A wielu deweloperów, nie budując nowych rzeczy, po prostu wykorzystuje sytuację i sprzedaje czasami ten zapas po prostu. To tak, żeby było jasne, żebyście nam nie pisali, że a u mnie mieszkania zdrożały o 40%, bo jeszcze dodam, że są też lokalne, w których gdzieś drożeje, a gdzieś nie drożeje. Tak, a czyli gwoli ścisłości. Znaczy, to jest średnia dla całego kraju, czyli tam jest Pcim Dolny, jest i Warszawa. To pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest dla rynku wtórnego. Więc rozróżnijmy to, co jest u dewelopera, który z dnia na dzień może zmienić cenę, a Kowalskiego, który jeden będzie miał fajne mieszkanie i podniesie jego cenę i będzie miał ruinę, który musi obniżyć cenę. Rozdzielmy to. Rozdzielmy, więc proszę nie brać oczywiście tego wszystkiego do kupy, ale też chciałbym tak trochę lekką szpilkę wsadzić, że wiesz, gadki szmatki, ale no, dane transakcyjne też za drugi kwartał, który już Metrohouse ostatnio pokazywał, no pokazują, że no faktycznie jest odbicie cenowe, ale na przykład w Gdańsku dalej te ceny spadają, więc to też powiedziałem, że są różne lokalne rynki i warto też pamiętać o tym, że to jest ważna rzecz też dla Państwa. Ja już to wielokrotnie mówiłem w audycjach. Rynek wtórny reaguje szybciej na wszelkie załamania niż rynek pierwotny z wielu różnych powodów, bo po pierwsze rynek pierwotny to nie wiadomo według czego liczymy, czy według podpisywania umów deweloperskich, czy według aktów notarialnych sprzedaży, które są opóźnione o ponad rok nawet często. A druga sprawa to na rynku pierwotnym mamy do czynienia, znaczy nie, na rynku wtórnym mamy taką równą grę sił. Ani kupujący, ani pojedynczy sprzedający nie są w stanie rynku wywalić, nie są w stanie dyktować warunków, muszą się dostosowywać. Na rynku pierwotnym to przypomina walkę krasnali z Goliatami. Goliatami są deweloperzy, którzy przez jakiś czas mogą sobie dyktować, nie w nieskończoność, ale przez jakiś czas mogą dyktować i stąd są odporniejsze zmiany. Tak to wygląda. No i deweloper też ma no, jeszcze jedną rzecz, której no, trudniej jakby na rynku wtórnym inaczej to wygląda. No, deweloper ma konkretne, realne koszty wybudowania danego budynku. Jasne, że tam ma marże i tak dalej, no, ale ma jakieś koszty, ma umowę z generalnym wykonawcą, no i no, nie ma szans, żeby na przykład, nie wiem, miał zejść z ceny o 40%. Na rynku wtórnym, zwłaszcza jeżeli chodzi o mieszkania, które mają więcej niż te, nie wiem, 20 lat, to wiecie, to koszty zakupu, pozyskania czy tam jakiegokolwiek spadku jakby wartości tej nieruchomości, którą ten, co sprzedaje, zapłacił, to w ogóle kompletnie nie mają związku z tym, jaka jest cena dzisiaj. On i tak zarabia. Więc u niego elastyczność jakby sprzedażowa jest zupełnie inna, więc tym szybciej się dostosowuje, to prawda. Na tym wykresie, to już zamykam ten wykres, ale chciałem tylko powiedzieć, że na rynku pierwotnym sytuacja jest trochę inna. No, więcej jest krajów, gdzie te ceny jeszcze są na etapie wzrostowym, chociaż widać takie wypłaszczenie w wielu krajach. I Polska też do nich należy, gdzie ceny nie spadały na rynku pierwotnym jakoś tam istotnie. Wiadomo, że
końcówka zeszłego roku to było trochę rabatów, ale tak jak weźmiemy średnią temperaturę, to było całkiem nieźle, ale było też wiele krajów, gdzie no, grube były załamania cenowe, więc no, trzeba na to tak spojrzeć, jakby wiadomo, złoto ptaka to jest jakaś tam statystyka. Co nas interesuje, co tam będzie, na rynku pierwotnym się dzieje, nie wiem, na Słowenii, to nas Polaków teoretycznie nie interesuje. Ale bardziej nas interesuje, co się dzieje w gospodarce. No i teraz jakby pociągnę, przepraszam, że tak zabrałem mikrofon, ale pociągnę dalej tą historię. Jeżeli rynki i produkcyjne, bo fabryki w Niemczech też mają znacznie tak naprawdę większe problemy, jeżeli chodzi o znajdowanie zbytu, bo one na przykład dużo eksportują do Chin. My tworzymy jakieś komponenty, one są na przykład składane i tak dalej, wysyłane do Niemiec, tam coś jest jeszcze bardziej składane, wysyłane do Chin. Problem jest taki, że Chiny po zakończeniu znowu tam polityki zero COVID miały wystrzelić jak rakieta w kosmos, natomiast no, Chiny zatkały się. Bezrobocie wśród osób młodych do 25 roku życia sięga 20%. Ich gospodarka po prostu nie odpaliła z powrotem po COVID-zie. Teraz problem jest taki, że co nas Chiny interesują, można powiedzieć, ale w globalnym świecie, gdzie wszystkie te rzeczy sobie wysyłamy w tej z powrotem, Chiny są drugim eksporterem największym do Polski, na przykład. Są największym producentem samochodów elektrycznych, no i wielu innych rzeczy, no już nie ma co tam dyskutować. Zużywają połowę światowej stali, czyli tego, co jest istotne w produkcji budynków. Jeżeli tam jest Katar, no to znowu Europa ma dużą grypę, a wtedy takie kraje jak Niemcy na przykład mają no naprawdę duży problem, a kraje, które eksportują do Niemiec. I zobaczymy, że PMI, czyli te wskaźniki optymizmu albo pesymizmu produkcyjnego, Polski, Czech, Słowacji i Węgier, krajów, które po prostu dostarczają te wszystkie rzeczy do Niemiec, ciorają pod nie. I to mamy duży problem, który niestety powoduje, że nam siada gospodarka unijna. I my w tym krwiobiegu też jesteśmy. Jak siada tam jeszcze budownictwo na dokładkę, no to znowu nasi producenci materiałów budowlanych, okna, drzwi i parę innych historii, też im to wszystko siada, zaczynają obniżać ceny. I teraz zauważmy, że no, inflacja u nas jest w Polsce ciągle powyżej 10%, ale tak zwane PPI, czyli wskaźnik cen sprzedaży producentów, on za chwilę będzie ujemny. I teraz jeden powie, nie, no super, jest ujemny, no to doskonale przecież, wszystko będzie taniało. Tak, to jest jeden aspekt, że to nam zacznie przyspieszać tą dezinflację. Ale jest drugi aspekt. Jeżeli ceny produkcji, ceny sprzedaży firm, które coś produkują, zaczynają spadać, a pracownicy sobie oczekują wynagrodzeń wzrostu o 10%, ale te produkty się jeszcze nie sprzedają, to co się dzieje? Zwolnienia. W pewnym momencie zwolnienia. I teraz pokażę Wam wykres, jak wygląda bezrobocie w Szwecji, która bardzo mocno ucierpiała, jeżeli chodzi o rynek budowlany. Może inaczej, najpierw Wam pokażę wykres, jak wygląda PMI produkcyjny, sektora produkcyjnego w Europie. Czyli mówiłem, 50 to jest dobrze, poniżej 50 źle. No to zobaczmy, co się dzieje, jesteśmy 42 idziemy. W Niemczech jest poniżej 40, to jest źle. Teraz popatrzmy na bezrobocie w Szwecji. Jeszcze rok temu bezrobocie takie rejestrowe w Szwecji wynosiło 6%. Obecnie to jest 9%. W miesiąc tam skoczyło ponad punkt procentowy. To liczone zgodnie z systematyką Eurostatu, rozumiem. Tak. Bo czyli właśnie 3... też chciałem powiedzieć, że ty żeś tam powiedział o tym niskim bezrobociu w Polsce około 3%. To jest no to... Eurostatu, a nie do tego, co podaje GUS, bo GUS... Tak, GUS podaje 5%, ale to podaje to tak zwane rejestrowe, ile tam w urzędzie. W ogóle teraz podobno się odchodzi w ogóle od patrzenia w stopę bezrobocia, tylko bardziej w liczbę zatrudnionych, bo to trochę więcej mówi o tym, ile osób płaci podatki i jednocześnie ma dochody, ale o co innego mi chodzi? Chodzi mi o to, że przez załamanie rynku nieruchomości w Szwecji, bo w Szwecji jest duży dramat, to jest jeden z najbardziej cierpiących obecnie rynków, plus recesja, plus właśnie wzrost bezrobocia, no to jest murowany problem. I teraz ten problem prędzej czy później będzie dotykał po prostu większej liczby krajów w Europie i pośrednio my też będziemy dostawali rykoszetem. I teraz znowu wracamy jak pętelką do pytania, czy w takim razie jest tak świetnie, jak oceniają pośrednicy, deweloperzy czy doradcy kredytowi, bo nagle jest duży popyt w Polsce. No, można byłoby się zadać sobie to pytanie. Jednocześnie na głos można sobie zadać pytanie, dlaczego mimo że mamy właśnie taki piękny wystrzał
popytu, czyli 40 tysięcy ponad złożonych wniosków kredytowych. Wiadomo, że one się jeszcze w umowy nie przekształciły, bo tam powiedzmy połowa z tych wniosków to jest podobno ten bezpieczny kredyt, no i z tych 20 tysięcy mniej więcej bezpiecznych kredytów, wniosków, 600 umów zostało na razie. Znaczy, żeby sprostować, no, to jest, minister podawał, że, że w lipcu 18 tysięcy. 18 tysięcy wniosków o bezpieczny kredyt. Mało banków udziela ten bezpieczny kredyt, no ale zakładam, że ludzie występowali z więcej niż jednym wnioskiem do banku. W czerwcu kredytów udzielonych w czerwcu, zwykłych, było 11,5 tysiąca, tak. A po prostu ci ludzie, którzy chcieli bez bezpiecznego kredytu kupić, to tak. Ja zakładam się, dolary przeciwko grzechom, że oni więcej wniosków złożyli w lipcu niż w czerwcu, bo to była taka ostatnia fala, kiedy oni jeszcze ci zapominalscy tak. Kupowali. Tak, tak, to jest możliwe. I nakłada się, mamy taki efekt kumulacji, po prostu jak w lotto. Mhm. Resztka tej dużej fali tych, którzy są na zwykłym kredycie i początek szturm na ten bezpieczny kredyt, a przecież w ogóle taką regułą, niemalże regułą ekonomiczną jest to, że jak są niskie stopy, to wzrasta popyt na nieruchomości i one drożeją, no chyba, że mamy jakąś plagę, pomór, wojnę i inne nieszczęście, ale dlatego też no, po prostu oczekiwanie, że jak się pojawił na rynku wylew taniego pieniądza, bo to jest wylew taniego pieniądza. Dokładnie. Ja nie dyskutuję o tym, czy ten program jest słuszny, czy nie, dla ludzi, którzy z nich korzystają. Dla tego, którzy chcą skorzystać, to na pewno jest dobry. No dokładnie. Dla rynku nie najlepszy, bo on znowu promuje popyt zamiast rozwijać podaż, więc to tak. Pompowanie pieniędzy w popyt zawsze kończy się wzrostem pieniędzy. No to mamy taki efekt, jaki mamy i wszelkie tytuły według mnie prasowe, które widziałem, rewolucja, czy tam wyskok, wystrzał, sensacja na rynku nieruchomości w lipcu, spokojnie, to było, każdy to wiedział, że tak będzie. Problem niestety jest taki, że pan minister Buda, który jest autorem, przynajmniej oficjalnym autorem tej ustawy, jest prawnikiem, a nie ekonomistą. I problem jest taki, że sprawnie pisze ustawy i je przepycha przez Sejm, natomiast no, nie przewidział. To naprawdę pierwszoroczny student ekonomii by to wyjaśnił. Nie przewidział po prostu, jaki będzie skutek. Bo popatrzcie, 20 tysięcy wniosków kredytowych, czy tam wnioskujących, to nie wiemy, nie dowiemy się, ile tego było, ale przyjmijmy 20 tysięcy, niechaj będzie, że to było 20 tysięcy wniosków. No słuchajcie, na samym Otodomie, mimo że relatywnie jest wyczyszczony rynek, na samym Otodomie jest prawie 200 tysięcy mieszkań, działek oraz domów na sprzedaż. Czyli jakby teoretycznie z czym do ludzi. 20 tysięcy to pewnie była też kumulacja. To raczej ja dzisiaj słuchałem na przykład wywiadu z prezesem Polskiego Związku Firm Deweloperskich, którą oni bardzo szczerze wątpią, że ten wynik będzie powtarzany w kolejnych miesiącach. Prawdopodobnie będzie połowa tego. No bo to była wielka kumulacja tych wszystkich emocji, podbijania bańki przez twitterowych różnych tam magików YouTube'owych i tak dalej. I czyli jakby relatywnie mówimy o nie tak dużej puli ludzi. Co więcej, budżet tego programu jest ograniczony. I przy tej średniej wartości kredytu, jaka będzie udzielana, no bo to można wyliczyć, że mniej więcej 450 tysięcy średni był wniosek ten bezpieczno-kredytowy. To jest ciekawe, bo to jest o 15% więcej niż na zwykły kredyt. Czyli my tym programem pompujemy bańkę po prostu kredytową, bo to tak się formalnie nazywa. W każdym razie, przy takich średnich kredytach starczy na 40 tysięcy kredytów budżetu na następny rok. Mówimy o 40 tysiącach kredytów. Teraz w stosunku do tego, co jest do kupienia na rynku, plus ile tam mimo tej niskiej podaży i aktywności deweloperów, ile trafia nowych jakby ofert na rynek, można powiedzieć, że to jest mały pivot. Dlaczego te ceny tak wystrzeliły? Z bardzo prostego powodu. To jest ekonomia, to jest mikroekonomia, rok pierwszy studiów ekonomicznych. Ten, kto sprzedaje, wiecie, te 40 tysięcy trafi w jakieś 40 tysięcy nieruchomości. Nawet jak jest ich 200 tysięcy na rynku, to ten, kto sprzedaje, on zawsze liczy, że to on będzie tym szczęśliwcem, który złapie tego kupującego z tym bezpiecznym kredytem. Więc wszyscy automatycznie podnoszą ceny. Nawet jeżeli mamy drobny ułamek po prostu na rynku. I taki jest po prostu efekt. Do tego mam jeszcze owczy pęd właśnie tych, którzy nie łapią się na kredyt, ale nazwijmy to z edukacją ekonomiczną, u nich też jest na bakier trochę, podobnie jak może z ministra.
i że tak powiem, owczym pędem pchają się na rynek. Żaden sensowny inwestor nie pcha się na rynek, kiedy wszyscy inni się pchają. To jest podstawowa zasada. Warren Buffett o tym mówi. Ja tutaj, Janek, bym z tobą polemizował, bo ci ludzie, którzy słyszeli, że chcieli kupić mieszkanie na kredyt i którzy usłyszeli o tym programie jeszcze zanim on wszedł do obrad sejmowych, to ja im się nie dziwię, że w lutym poszli na rynek kupować, bo wiedzieli, że będzie drożej, no po prostu. Wiedzieli, że będzie drożej. Ale w lutym to jest inna bajka. Tylko w lutym, szczerze, jeżeli ktoś... Będę totalnie szczery. Jeśli ktoś chciał na tym zarobić, to zamiast kupować mieszkanie, na którym zarobił 5, może 10%, to mógł kupić akcje deweloperów i zarobić 50%. Ale ludzie kupowali dla siebie te mieszkania. To ale nie, no stary, to tak nie do końca działa. Wiesz, jak kupno mieszkania, to nie jest coś, co ty podejmujesz, tak sobie siedzę, myślę, o kurde, kupię mieszkanie. Bo akurat no, mam mieszkanie, w którym mieszkam 5 lat, w sumie nie chciałem kupić, ale kupię. No to tak nie działa do końca. To jednak to jest decyzja, która no jednak wymaga jakiegoś przemyślenia, finansowania, ileś. Tak, ale części jeżeli, osób, tak, ale nie powiedziałbym, że... Jeżeli ktoś się boi, że mu podrożeje, to on po prostu przyspiesza swoją decyzję. Oczywiście. Zamiast myśleć, bo ja znam doskonale ludzi, którzy kupują nieruchomości. Niektórzy potrafią po 3 lata myśleć nad tym kupnem, kupując tak. Dla siebie. Gnieżdżą się tak. Z tymi dziećmi w jednym pokoju, ale myślą. To jest prawda. To jest prawda. Oni po prostu wtedy przyspieszają decyzję i to jest ten mechanizm. Pewna liczba osób i tu chciałbym, żebyśmy już na razie przestali jeździć po tym kredycie bezpiecznym, bo już chyba żeśmy go w jakiś sposób omówili. Ale to tylko ostatnią rzecz powiem. Ja tylko ci naprowadzę na nowy temat, a ty powiesz tą ostatnią rzecz i przejdziesz do nowego tematu też. Tym nowym tematem jest tak, dobrze. Ceny nieruchomości wystrzeliły. Są ludzie, którzy kupują nieruchomości jako inwestycje pod wynajem, a tymczasem ceny najmu, rynek najmu odwrotnie od cen, od rynku mieszkań, bym powiedział raczej, nazwijmy go, że jest chłodny, tak? Nie załamał się, ale ceny spadły, już nie ma tego parcia, jakie było rok temu, czynsze są niższe, co powoduje, że teraz jeżeli bym kupował mieszkanie z myślą na inwestycje na wynajem, no to znaczy, że mam gorsze perspektywy zwrotu. No słuchaj, to może tylko zamykając tamtą dyskusję, no to bo mówię, że część osób się zastanawiała długo, czy kupić i teraz ten potencjalnie bezpieczny kredyt mógłby ich do tego zmotywować. To fakt, ja też znam takie osoby, które do tego ich pchnęły. Natomiast dane tutaj Metrohouse'u z bardzo fajnych raportów, które oni publikują, tylko niestety nie robią z tego ładnych wykresów, pokazują, że pierwszy i drugi kwartał dominowali kupujący inwestycyjnie. 45%. Normalnie to było około 30%. W pierwszym i drugim kwartale osób, które na przykład zmieniały mieszkanie na większe, no było rekordowo mało na rynku. Więc jakby, no niestety statystyki, wiadomo, jednej firmy i tak dalej, jakiś tam wycinek, no pokazują, że częściowo to pewnie było prawda, no bo tutaj trochę wzrosnął ten wskaźnik tych pierwszych kupujących, ale to ciągle nie było to. Myślę, że mimo wszystko... No nie do końca. Poczekaj, Janek, wróć do tego wykresu jeszcze raz. Ja już pokazuję. Jeżeli możesz. I tam jest druga strona wykresu, która pokazuje udział w strukturze wiekowej. I zobacz, tak. Że już takie nawet zapowiedzi i myślenie o tym, że kredyt bezpieczny wejdzie, ograniczał strukturę wiekową tych młodszych. To była jedna strona oczywiście. Ale to już nastąpiło w połowie zeszłego roku. Ograniczenia jest to, że oni wcześniej również zaczęli wypadać, bo ci młodsi mieli gorszą zdolność na przykład kredytową, różne takie rzeczy, które się wiążą z ograniczeniem kredytu. To tak działało, tak to wygląda. Ten wykres można wytłumaczyć dość prosto. Spadła, normalnie kupują ludzie młodsi na kredyt, pierwsze mieszkanie ewentualnie zmieniają na większe. No i trochę jest inwestorów, ale jest ich mniej niż konsumentów. I spadła im nagle im ograniczono zdolność kredytową. I oni rypsnęli w dół, dokładnie. Teraz w pierwszym kwartale zapowiedziano, hej, dobra, to teraz będzie bezpieczny kredyt. Co się stało? Praktycznie tych konsumentów, liczba kupujących konsumentów się praktycznie nie zmieniła.
Inwestorów trochę spadła, trochę wzrosło tych kupujących pierwsze mieszkania, ale to nie jest tak, że proporcje się odmieniły. Ciągle inwestorzy stanowili większość rynku i to jakby potwierdza, że no ten wykup, ten, o którym mówisz, ten luty, marzec i tak dalej, to jednak część oczywiście konsumencko kupiła, ale moim zdaniem też tam było sporo spekulacyjnych zakupów. I jeszcze to już nie męcząc faktycznie tego kredytu, to tylko powiem, że tym się nie chwalą portale, natomiast na przykład w trzecim, w ostatnim kwartale, tym drugim, kwiecień, czerwiec, było tylko największych, sześciu największych miastach było 2000 odwołanych rezerwacji sprzedażowych. One wróciły do sprzedaży. To nie jest raportowane wprost, to trzeba sobie wyliczyć. I teraz o tym się nie mówi, ile wniosków kredytowych zostanie odrzuconych z reguły, o tym się nikt głośno nie mówi, nikt nie mówi o tym, ile mieszkań jest odwoływanych. Jest rekordowy wzrost jakby teraz odwoływanych sprzedaży, bo część tego popytu na początku, który ruszył, to był popyt spekulacyjny. Dopiero ta blokada cesji trochę to ubiła i chyba to ochłodziło trochę tutaj nastroje. Nie? Jakby ewidentnie, no przynajmniej na początku, szkoda, że jakby no nie było tej kolejności. Ta ustawa była źle przygotowana pod tym względem, że najpierw powinni przyciąć cesję, coś spowodować, żeby było więcej podaży, dopiero wepchnąć popyt, a nie na odwrót. Po prostu. Ale dobra, już nie męcząc o tym. Czynsze najmu. Słuchaj, no i praktycznie no dzisiaj jest tak, że w Warszawie na przeciętnym mieszkaniu zarobisz te pi razy oko 7%. Warszawa jest akurat jeszcze tym rynkiem takim, który wypłaszczył się w czynszach. Ja może wyciągnę czynsze i pokażę też wam czynsze, żeby tak fajnie wizualnie to pokazać. Też akurat jest dzisiaj sobie aktualizowałem. No i to jest tak, że Warszawa to jest taki rynek, który przez największy chyba udział właśnie migrantów zagranicznych i jednocześnie duży właśnie rynek studencki, duży rynek zawodowy, na generalnie tu wszystkich jest dużo. Warszawa jest takim rynkiem, który no z reguły dość mocno pruł do góry czynszowo. No, natomiast no, te rzeczy się zaczęły nam kończyć. Tu mamy wykres z czynszami od jeszcze stycznia, od stycznia 2019 roku, czyli jeszcze przed pandemią. I teraz praktycznie w Warszawie od końcówki zeszłego roku, tu mamy styczeń 2023 roku, Warszawa stoi płasko. Czyli ceny mieszkań rosną w górę, czynsze płasko, znaczy rentowność potencjalnej inwestycji spada. Jak popatrzymy na inne rynki, to tam praktycznie poza Gdańskiem, który ma trochę przesunięte te wszystkie takie cykle ze względu na te wszystkie sezony turystyczne, wszystkie rynki taniały, najbardziej Wrocław. Czyli we Wrocławiu, który jest no znowu dość rozgrzanym rynkiem, jeżeli tutaj od stycznia nam ceny rosną, bo bezpieczny kredyt, kupna mieszkań, a czynsze spadają, no to znaczy, że rentowność idzie w dół. Jakieś tam uzasadnienie tej regularności, no można ewentualnie jeszcze w tym jakby upatrywać, że nasz prezes Glapiński, tutaj prowadzący Narodowy Bank Polski, teraz głośniej zaczął opowiadać od 2-3 miesięcy i po chwili zaczęli mu wtórować też minister Buda, część innych członków Rady Polityki Pieniężnej, że zaraz jest tak świetnie, że zaraz będziemy ciąć stopy procentowe. Więc to jest jakieś tam uzasadnienie, że jeżeli dzisiaj na lokacie mam te 7%, jestem w stanie dostać, na obligacji skarbowej indeksowanej inflacją mam 7 z hakiem, no ale ta inflacja może tam spadnie, no to, ale to ten 7% to jest mój taki punkt odcięcia, ale słyszę opowieści, że stopy procentowe pójdą w dół, niezależnie czy one pójdą czy nie, bo rynek finansowy za tym reaguje i też oczekiwania inwestorów, więc jeżeli zakładam, że na przykład spadnie do 5%, dzisiaj jakbyś zapytał rynki finansowe, no tak zwanych kontraktach terminowych, to tam jest założenie, że do 5% spadniemy i tam się zatrzymamy na dłuższy czas, no to wtedy te 7% na tej kawalerce w Warszawie zaczyna być już całkiem w miarę atrakcyjne, powiedzmy. Dlatego nawet część osób, nawet jeżeli ta rentowność spadnie do 6%, bo czynsze spadną, to oni tak stwierdzą, dobra, to ciągle jest lepsze niż ta lokata. Jakby podejść do tego tak stricte finansowo, to ja bym dyskutował bardzo mocno. Ale no cóż, to jest myślenie kieszenią po prostu. A wiesz, z tym zarabianiem na najmach to jeszcze tak nie można liczyć, że jest 100% obłożenia, że nie masz kłopotu, że nie musisz remontować. No, dokładnie. Jest bardzo fajne badanie zresztą NBP-u robione, o, no nie mam tutaj, żeby pokazać, o właśnie
o rentowności najmów, to oni aż tak bardzo optymistycznie nie pokazują. Tak, 7% to jest naprawdę duży optymizm, ale w kraju jest to w ogóle mniej. To musiała być jakaś, wiesz, dobra okazja, tanio kupiona kawalerka, na zasadzie dobra ochota, blisko, wiesz, uczelni, tam poniżej 300 tysięcy, nie? No to tak, no taki, dobra oferta. Tak, a to też jednocześnie musimy pamiętać, że wchodzi co prawda o Gawo i jak tak jak u Tuwima ta lokomotywa tak stoi powoli, powoli, inwestycje w najem instytucjonalne, firmy, to one się może będą rozwijały, na razie jeszcze niekoniecznie, ale też, słuchaj, musimy pamiętać o demografii. Rok do roku minus 130 tysięcy Polaków, do końca, do 2030 roku minus milion. Więc jak imigracja nie będzie odrabiała tych braków, no to też i podaż i popyt się będzie w sposób, że tak powiem, naturalny ograniczał. I w dodatku jeszcze też warto zauważyć, sporo takich jest w związku z tym ubywaniem ludności i w ogóle z tym, że kiedyś nie mieliśmy nic, a teraz mamy mieszkania i jak umieramy, to dajemy te mieszkania następcom, to jest spory też dopływ takich mieszkań, nazwijmy je, z recyklingu, z odzysku na rynek, to też o tej liczbie trzeba pamiętać. No dobrze, ale tak, czyli reasumując, tak żeby zmierzać do podsumowania naszej audycji, ja bym powiedział tak, że ale zapytam zaraz ciebie, bo moje krótkie podsumowanie jest takie. Jest dobrze na razie w nieruchomościach, dlatego że jest game changer zwany bezpiecznym kredytem, który rozgrzał rynek, chociaż nie wiemy na jak długo, a podstaw ekonomicznych, gdyby nie było tego kredytu 2%, to w zasadzie podstaw ekonomicznych do nagłego takiego wzrostu ożywienia na rynku nieruchomości i w kredytach mieszkaniowych tak naprawdę by nie było. A ty co sądzisz? Ja sądzę, że to nie jest nagonka. Pompa medialna wokół tego programu wyolbrzymia jego możliwości. I to nie jest nic nadzwyczajnego, to tak się działo przy dopłatach na panele fotowoltaiczne, czy przy poprzednich rodzinach na swoim. Takie programy, one się kończą tak zwaną, z jednej strony, szybką bańką, a potem świńską górką, która się kończy po prostu jakimś dołkiem. Tak było po rodzinie na swoim, tak było, ci, którzy pracowali w branży fotowoltaicznej, wiedzą, jak duży pogrom potem trafił wszystkie różne firmy, które instalowały te panele, jak się nagle skończyły pieniądze. I tu najbardziej się obawiam po prostu tego, że jak nam się skończą wybory, bo tak naprawdę dzisiaj lecą te wnioski, wszyscy się podniecają, ale tak naprawdę jeszcze 600, mamy 600 umów tak naprawdę, my nie mamy skutku jeszcze. No nie, ale te umowy to słuchaj, bądźmy uczciwi, nie można było, rozpatrywanie wniosków kredytowych trwa dłużej niż miesiąc, więc... Nie, oczywiście, tylko ja będąc totalnie szczerym, umiem liczyć, wiem, że po prostu w takim tempie skończy się budżet, a skończy się ten budżet idealnie po wyborach. Poczekaj, rozwij ten temat, bo to jest temat pytań też do nas skierowanych na tym kanale, czy na naszym takim kanale na Discord, gdzie rozmawiamy o tym między innymi. No i tak, ja powiem tak, niecały miliard, 900 ileś milionów przeznaczono na dopłaty do wszystkich kredytów, które będą udzielone w ramach bezpiecznego kredytu zarówno w 2023, jak i 2024. Banki dostaną te pieniądze dopiero w 2024, czyli wszystko, co teraz robią, to finansują do końca tego roku, te różnice rat przyjmują na, powiem tak, na klatę. No i pytanie jest teraz, o, dziękuję za tą tabelę. W tym budżecie, też jak pamiętam, jak go konstruowano, to były założenia takie, że średni kredyt wynosi około 340 tysięcy, że kredyty będą brane równomiernie i w miarę równomiernie i że kredyty będzie 10 tysięcy w tym roku i 30 tysięcy w przyszłym roku. Co chciałeś powiedzieć o skończeniu się pieniędzy? Chciałem powiedzieć to, że w 2023 roku nie ma limitu, tak jak to pięknie nazwano, nie ma limitu budżetowego. Czyli mechanizm tutaj, Janek, jeszcze jedna rzecz. Te 8 milionów tutaj zaznaczone, to nie są pieniądze na zwrot dopłat, tylko do kredytu to są takie na... To jest na stworzenie systemu, który... To jest zabawne, że trzeba tworzyć jakiś magiczny system za 8 milionów do tego. To...
trochę brzmi jak żart, bo myślę, że to bardzo prosto można byłoby coś zaadaptować, ale nie o tym dyskusja. Ustawa działa tak. Generalnie może być udzielonych tyle kredytów, żeby nie wykorzystać więcej niż 90% kwoty przeznaczonej na dany rok lub 75% z następnego roku. Czyli w dużym skrócie tam jest taki bezpiecznik, żeby nie okazało się, że nie, wiesz, za mało pieniędzy jest w budżecie, tam możemy wydać tylko tyle kredytów, żeby w 2024 roku wydatkować tam niecałe 900 milionów złotych na te dopłaty. Jest wyjątek, w 2023 roku ten mechanizm nie działa, czyli hulaj dusza piekła nie ma, tyle kredytów, ile udzielimy, tyle będzie funkcjonowało. Tylko że widzimy już po tym lipcu, że no, wąskim gardłem są banki. I nawet jeżeli by udzieliły tyle, ile normalnie byłoby udzielanych kredytów, czyli połowa mniej więcej by wniosków przekształciła się w umowę, to będziemy mieli 50 tysięcy umów. Po prostu fizycznie więcej tego nie przetworzą banki. Więc jakby no, teoretycznie nie ma limitu w 2023 roku, ale w praktyce limitem jest po prostu fizyczna wydolność banków. No ale natomiast też nie ma jakiegoś pieniędzy, bo słuchaj, jeżeli by banki udzieliły w tym 2023 roku, no tak, same musiały mieć pieniądze kredytów na to. I jest to po prostu te 940 milionów w przyszłym roku będzie już w ogóle za mało na obsłużenie tych kredytów, tak. Bo jak powiedziałem, 941 milionów jest przeznaczonych na dopłaty na wszystkie kredyty udzielone w 2023 i w 2024 przy założeniu, że jeszcze będzie w miarę równomierne występowanie o te kredyty. No, jakby tłumacząc to na prosty polski, ileś tam wydamy tych kredytów w 2023 roku i 1 stycznia 2024 roku włączy ktoś ten system, który za 8 milionów złotych mają zbudować, więc to pewnie będzie świetny system, i on wyliczy, ile jeszcze zostało pieniędzy. Jeżeli tych kredytów będzie więcej jak 40 tysięcy, to właściwie na rok 2024 już nic nie będzie z tych pieniędzy, będziemy musieli sobie zaczerpnąć troszeczkę z roku 2025, no ale to tam już będzie, że tak powiem, drobnica. I szluz. Będziemy musieli czekać do 2025, no i znowu będziemy mieli kredyty, które nam zjedzą ten budżet z 2026 roku, więc znowu tego skoku będzie niewiele, więc to jest ten problem budżetu, że może się okazać, że te dobre wyniki sprzedażowe tego zeszłego, tego roku, który mamy teraz, tak naprawdę spowodują, że nowych kredytów po prostu w kolejnym roku będzie niewiele. Stąd jest trochę to zainteresowanie teraz. I jeden powie, no tak, ale przecież oczywiście, że podniosą ten budżet, jak się on się wyda, przecież to jest oczywiste. A kto będzie rządził? No właśnie. A w jakim stanie będzie polska gospodarka, jak będzie dalej recesja w Niemczech? I no właśnie. Nas to dotknie. I tu się pojawiają takie zagadki. Więc ja po prostu jestem o tyle ostrożny, że tym bardziej, że wiecie, no to jest tak, w mieszkaniach jest super, tych małych. W dużych, wielkich płytach do remontu granat za 1 000 000 złotych, to nie ma jakiegoś szału. W domach, no ruszył się popyt, ale nie ma szału. Więc jakby chodzi o to, żeby trochę jakby zbilansować trochę realia. No, po prostu, jeżeli mamy porównać na przykład sytuację dzisiaj do tego, co było w 2021 roku, to na pewno to nie jest tak super genialna sytuacja, jak była wtedy. Na pewno jest lepsza, tylko znowu będąc jakby, mierząc jakby, no, odpowiednio sobie określając, jak bardzo jest dobrze w skali 0 do 10, to, no, to nie jest 10. To może jest 7, to może jest 8, ale znaczy, zależy gdzie. Że, wiesz, widać też po decyzjach deweloperów, którzy są dość wstrzemięźliwi z rozpoczynaniem nowych budów i to nie wynika z tego, jak czasami tam w prasie, znaczy też po części z trudnościami dostępu do terenu i tak dalej, ale powiedzmy sobie, projektów jest sporo leżących, odłożonych, takich niekoniecznie startów. Widać było, że przed wejściem w życie, czy do wejściem w świadomość w ogóle istnienia tego kredytu 2%, to na przykład mieliśmy na rynku taki efekt, że lepiej się sprzedawały te mieszkania droższe, powiedzmy, czyli w lepszych lokalizacjach, bo ta grupa ludzi po prostu tych zamożniejszych, chcących kupić lepsze mieszkania, mniej odczuła skutki kryzysu niż ci, którzy polowali na mieszkania tańsze w gorszych lokalizacjach. Tam niektórzy deweloperzy mieli, a nawet czasami mają nadal problemy
Ja tu nie mówię o miastach, tylko o porównywaniu, na przykład nawet Warszawa, no lokalizacje gorsze, po prostu warszawskie gorzej sprzedają. No dobrze, to chcesz jeszcze coś powiedzieć, czy kończymy tę audycję, żeśmy wszyscy ponarzekali i powiedzieli, że będzie strasznie. Nie będzie strasznie, ale... Nie, no nie będzie strasznie, tylko po prostu, co chcę powiedzieć, na pewno nie dajmy się nabrać na owczy pęd, FOMO i to, że mieszkania już znikną, już nigdy się więcej nie pojawią po prostu. Jeżeli musicie dzisiaj kupić, a nie kwalifikujecie się na ten bezpieczny kredyt, no to albo sobie naprawdę zmienicie plany, poczekajcie, niech ta fala sobie przejdzie, albo się wybierzcie na coś, na co ci bezpieczni kredytowcy się nie zamachną, na przykład rynek wtórny, coś do remontu. No słuchajcie, wiem, że każdy chciałby, żeby było zawsze pięknie, cudownie i przyjemnie, no ale życie jest jakie jest. Przyzwyczailiśmy się do tego, że zawsze jest świetnie. No musimy sobie przypomnieć, że 10 lat temu wcale nie było świetnie i 20 lat temu wcale nie było świetnie. I tak mamy świetną gospodarkę, dużo zrobiliśmy postęp. Jak rok podtrzymamy bez mieszkania, to nam się naprawdę nic nie stanie. Ja widziałem taki komentarz tutaj, chyba na moim kanale ktoś napisał i tak słusznie, że jemu ta sytuacja dzisiejsza przypomina rok 2006-2007-2008, bo to jest dokładnie ta sama sytuacja, znowu spowodowana na wymęczony rynek wylaniem pieniądza. Wtedy wylano po prostu może nie tyle taniego, ale w ogóle wylano pieniądze i rozdawano kredyty na 130% nawet wartości mieszkania, więc było szaleństwo. Teraz jest ten bezpieczny, tani kredyt. Ci, którzy się oczywiście łapią na ten kredyt, no to wiesz, w ramach rozsądku korzystajcie, bo to jest też jakaś okazja. To nie jest tak, że jeżeli mówimy, że kredyt jest niedobrym produktem dla rynku, to nie to, że jest niedobrym dla was, bo to byłaby nieprawda. Ja Jankowi dziękuję za udział w audycji. Zapraszam was do, pamiętajcie, subskrybujcie kanał, piszcie nam w komentarzach to, co chcecie usłyszeć. Zapraszam na Symen24, tam szkolenia o obrocie nieruchomościami. No i oczywiście zapraszam też na ten taki nowo tworzony, dopiero co raczkujący nasz Discord, link na dole w komentarzu. Dziękuję, cześć, trzymajcie się.